Cześć, witajcie drodzy widzowie. Mamy starocie, to znaczy nie takie całkiem stare starocie z grudnia. Jeżeli nie zrobię z tego filmiku, to po prostu to gdzieś przepadnie w komórce i tyle. A tak, mamy coś takiego. Malutka jest. Pokaż. O, jeden fragmencik filmiku, tutaj lepszy. No i zdjątko takie. I można je wykadrować w ten sposób. Przerzucić do GIMP-a. Teraz wybrać w ten sposób. Ctrl C. Nowy. Taki daje. No to niech będzie. Ctrl V. Nie, to nie o to nam chodziło. Jeszcze raz. File. I create from clipboard. O, i teraz mamy coś takiego. I na przykład z tego zdjęcia możemy teraz sobie powybierać to tło i zrobić tą jaszczurkę jako element do filmu, poobracać ją. Na przykład tutaj jest chyba image, transform, rotate, clockwise to będzie w tą stronę. Counterclockwise, tak. O. Także GIMP to jest jedna z najbardziej przydatnych aplikacji czy programików. No i taki filmik o jaszczurce. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.